Dzień dobry, kochani! Witam Was serdecznie! Dzisiaj prawdopodobnie odcinek będzie trwał trochę dłużej niż zazwyczaj. Wiem, że część z Was lubi dłuższe podcasty, więc mam nadzieję, że akurat tych z Was ucieszy ta obszerniejsza treść. W dzisiejszym podcaście przeniesiemy się do Australii. Jest to sprawa, o której słyszałam dawno temu i była jedną z pierwszych, którą zaczęłam opracowywać, gdy stworzyłam mój kanał. Jednak mnogość materiałów i wykluczające się szczegóły doprowadziły do tego, że obejrzałam chyba większość dokumentów na temat tej sprawy. I cóż, niestety niektóre szczegóły i tak się różnią, więc gdy nie będę pewna któregokolwiek fragmentu, to po prostu Wam o tym powiem. Zapraszam więc do wysłuchania. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić jedną z najgłośniejszych zbrodni Australii. Która wywołała też ogromne poruszenie opinii publicznej. Będzie to sprawa Anity Lorraine Cobie. Anita, wtedy jeszcze Anita Lynch, urodziła się 2 listopada 1959 roku w Blacktown. Jej ojciec, Gary Bernard Lynch, był artystą, grafikiem, który pracował w australijskich siłach powietrznych. Natomiast matka Grace Lynch, na którą wszyscy mówili Peggy, była pielęgniarką. Wszyscy mówili, że Anita była piękną kobietą, co odnosiło się zarówno do jej wyglądu, jak i charakteru i usposobienia. Anita jako nastolatka brała udział w konkursach piękności i wygrała nawet tytuł Miss Western Suburbs. Wróżono jej karierę modelki, jednak ona zdecydowała, że chce iść w ślady swojej mamy i została pielęgniarką. Praca sprawiała Anicie ogromną satysfakcję. Jej przyjaciółka Lynn Bradshaw, która pracowała razem z Anitą, wspomina, że Anita po prostu lubiła ludzi, wykazywała zainteresowanie ich sprawami, problemami, ich życiem. Wiedziała, ile dany pacjent ma dzieci, gdzie pracuje, znała imiona wnuków. Znakomicie odnajdywała się w sferze kontaktów międzyludzkich. Anita miała też młodszą siostrę, Katrin, z którą łączyła ją bliska więź. Siostra podkreśla, że stawiała sobie zawsze Anitę jako wzór do naśladowania, że czuła się przy niej bezpiecznie. Z uśmiechem wspomina ich wspólne zakupy oraz to, że Anita lubiła rzeczy dobrej jakości. Dodaje, że była bardzo stylową kobietą. Podczas nauki na kierunku pielęgniarskim w Sydney Hospital, 20-letnia wówczas Anita poznała Johna Kobi. Mężczyzna był trzy lata starszy i również studiował pielęgniarstwo. John wspomina, że prawie od razu zakochał się w Anicie. W wywiadach mówi, że była piękna z tymi długimi kręconymi włosami, ale był pewny, że kobieta nie zwróci na niego uwagi, że to po prostu nie jego liga. Pewnego dnia wpadli jednak na siebie na korytarzu szpitala i ku jego zaskoczeniu okazało się, że Anita chętnie wybierze się z nim na randkę. Od tamtego wieczora stali się regularnymi klientami libańskiej restauracji, która była miejscem ich pierwszego spotkania. Anita była oczarowana Johnem. Jej siostra wspomina, że oboje promieniowali szczęściem. Po sześciu miesiącach zamieszkali razem. A po roku związku John poprosił Anitę o rękę. Wkrótce po ich zaręczynach kobieta zaszła w ciąży, jednak po kilku tygodniach niestety straciła dziecko. Oboje byli przygnębieni, lecz wierzyli, że jeszcze będą mieć szansę na zostanie rodzicami. Para pobrała się 27 marca 1982 roku i wtedy Anita stała się panią Kobi. I szczęście nadal im sprzyjało. Niedługo potem John wygrał 10 tysięcy dolarów na wyścigach konnych i postanowił zrealizować marzenia Anity. Para wybrała się w podróż życia, która trwała aż 4 lata. Kiedy w 1985 wrócili do Sydney, zaczęły się jednak problemy. Okazało się, że każdy z nich jest na innym etapie życia i pragnie zupełnie innych rzeczy. John chciał się ustatkować i założyć rodzinę, natomiast Anita nadal chciała podróżować. Zdecydowali więc, że dadzą sobie czas. Wyprowadzili się z ich wspólnego mieszkania i każde z nich ponownie zamieszkało z rodzicami. Takim sposobem Anita znalazła się w Blacktown. Jest to miasto na przedmieściach Sydney, od którego dzieli go dystans 34 km. Jest to rejon z dość wysokim wskaźnikiem przestępczości i bezrobocia. Mimo separacji, para jednak codziennie ze sobą rozmawiała. Ich wzajemne relacje były bardzo dobre. Tak naprawdę ten okres separacji trwał tylko sześć tygodni. Tydzień przed wydarzeniami, które są tematem tego podcastu, Anita i John spędzili razem weekend i postanowili, że kupią dom, zaczną wszystko od nowa i założą rodzinę. Jednak te plany pozostały już niezrealizowane. Przejdźmy więc do feralnego dnia, czyli niedzieli 2 lutego 1986 roku. Anita tego dnia kończyła swoją zmianę o 15.30. Następnie miała zamiar wyjść na obiad ze swoimi znajomymi z pracy. John również zaproponował kobiecie wspólny wieczór, jednak kobieta odmówiła z uwagi na wcześniej uzgodnione z koleżankami plany. Przyjaciółki opisują, że było to bardzo miłe spotkanie. Śmiały się, rozmawiały, zjadły obiad, wypiły lampkę wina, a następnie jedna z nich podwiozła Anitę na stację kolejową. W związku z tym, że Anita cały czas pracowała w Sydney Hospital, a mieszkała wtedy w swoim domu rodzinnym w Blacktown, to była zmuszona pokonywać ten dystans między Sydney a Blacktown codziennie pociągiem. O 21:12 wsiadła więc w pociąg do Blacktown, gdzie dotarła tuż przed 22. Zwykle dzwoniła wtedy z budki telefonicznej na stacji do swojego taty, aby po nią przyjechał. Był rok 1986, więc było to jeszcze długo przed powszechną dostępnością telefonów komórkowych. Niestety tego wieczoru żaden telefon na stacji nie działał, a w jej pobliżu nie stały również żadne taksówki. Był ciepły letni wieczór, Anita znała okolice bardzo dobrze, tam się wychowała i czuła się komfortowo. Zdecydowała się więc przejść tę dwukilometrową trasę ze stacji do domu na pieszo. Nigdy jednak do domu nie dotarła. Pewnie większość z Was nie wierzy w dziwne przeczucia Jomeny, ale w jednym z materiałów dokumentalnych wypowiada się ojciec Anity, który przypomina sobie wieczór, w którym jego córka zaginęła. Podszedł on wtedy do okna, bo zastanawiał się, dlaczego Anity tak długo nie ma i dlaczego nie zadzwoniła. Ojciec Anity twierdzi, że w tamtym momencie na niebie chmury uformowały coś dziwnego, co według niego przedstawiało straszną sadystyczną twarz. Również Lyn, przyjaciółka Anity, doznała tej nocy czegoś dziwnego. Wybudziła się ze snu z lana potem około dwudziestej trzeciej. W tym śnie słyszała głos Anity, która powiedziała jej, że nie przyjdzie jutro do pracy. Lynn w tym śnie zapytała dlaczego, na co Anita odpowiedziała, bo umieram. W perspektywie późniejszych odkryć te dwie sytuacje są no, dość przerażające. Kiedy Anita nie wróciła na noc do domu, jej rodzice początkowo myśleli, że może zatrzymała się u jednego ze znajomych w Sydney. Kobieta czasami tak robiła, szczególnie gdy pracowała do późna, a następnego dnia musiała być rano w pracy. Jednak 3 lutego jej zmiana zaczynała się dopiero po południu. Gdy rodzice otrzymali telefon ze szpitala, że córka nie pojawiła się w pracy, wiedzieli już, że coś jest bardzo nie tak. Znajoma Anity mówi, że to, że kobieta nie pojawiła się w pracy. Już samo w sobie było dziwne. Anita była bardzo odpowiedzialna. Nawet jeśli miała spóźnić się do pracy, to zawsze wcześniej o tym fakcie informowała. Rodzice zgłosili zaginięcie córki na policję. Zaczęli obdzwaniać wszystkich przyjaciół i członków rodziny. W tym również skontaktowali się z Johnem, czyli mężem Anity. Mężczyzna bez chwili wahania przyjechał do ich domu. Był spanikowany. Bardzo się bał, że coś stało się jego żonie. Rankiem następnego dnia ciało Anity zostało odnalezione przez farmera na terenie jego zagrody dla krów w pobliskiej miejscowości Prospekt. Jeden z detektywów opisuje, że gdy dotarł na miejsce, zobaczył ciało Anity leżące twarzą w dół, zakrwawione i całkowicie nagie. Było widać, że jest również okaleczone. Oczy kobiety były otwarte i było w nich widać agonię. Od razu połączono tutaj fakty, mianowicie to, że dwa dni wcześniej przyjęto zgłoszenie zaginięcia młodej kobiety. Porównano więc fotografie i stwierdzono, że znalezione ciało prawdopodobnie jest ciałem Anity Kobi. Kobieta była zupełnie naga, na palcu jednak nadal miała obrączkę. Śledczy zabrali ją więc do identyfikacji i udali się do domu rodziny Lynch. Gdzie siostra Anity, Katrin, ją zidentyfikowała. Potem John Cobby, mąż Anity, również potwierdził, że jest to ta sama obrączka, którą włożył na palec Anity w dzień ich ślubu. Początkowo podejrzenia skupiły się właśnie na Johnie. And I była 25 year old Anita Cobie. Jak wiecie z innych podcastów kryminalnych, z innych spraw, o których już wcześniej słyszeliście, zazwyczaj właśnie tak się dzieje, bo 90% morderstw popełnianych jest właśnie przez członków rodziny, bliskich, znajomych lub współpracowników ofiary. Najpierw więc śledztwo prowadzi się głównie w najbliższym otoczeniu ofiary. Tutaj dodatkowo John nie miał Libii, a para była w separacji. Nie wyglądało to dobrze w oczach policji. John utrzymywał, że wieczorem 2 lutego wrócił z pracy do domu i cały dzień przebywał w swoim mieszkaniu. Nie było więc nikogo, kto potwierdziłby jego wersję. Policjanci powtarzali mu w czasie przesłuchań, że wiedzą, że to właśnie on zabił swoją żonę. John twierdzi również, że użyto w stosunku do niego siły, że popchnięto go na ścianę, że w którymś momencie znalazł się na podłodze. I w pewnej chwili John stwierdził: Tak zrobiłem to, to musiałem być ja. Mimo jego przyznania się do winy, to nic w tej sprawie się nie kleiło, nic do siebie nie pasowało. Nawet oficerowie przychylali się do wersji, że napastników raczej było kilku, że nie mogła tego uczynić jedna osoba, że ślady nie pasują, że sposób zadawania ran jest różny i że był to raczej akt zupełnie przypadkowej agresji. John potem przyznał, że to, że anity już nie było na świecie, że perspektywa tego, że nie będzie jej już nigdy w jego życiu, spowodowała, że chciał wtedy umrzeć, że przyznał się do winy, wierząc, że to, że nie było go przy jego żonie tego dnia, doprowadziło do jej morderstwa i że w sumie on też jest winny. The fact that she was gone, and I would never have her anymore was Sprawa ta odcisnęła ogromne piętno na życiu Johna. Trzy dni po śmierci Anity, John zaczął zażywać heroinę, choć nigdy wcześniej nie miał do czynienia z narkotykami. Uciekł w narkotyki i alkohol. Sam mówi, że chciał wtedy umrzeć, ale nie miał odwagi, by się zabić. Miał nadzieję, że może przypadkiem spowoduje, że już się więcej nie obudzi. Nawet na pogrzebie Anity był znieczulony alkoholem i innymi środkami. Krzyczał: Proszę, nie zabierajcie jej ode mnie. Ostatecznie musiał być odciągnięty od trumny żony przez dwóch mężczyzn i wyprowadzony z kościoła. 6 lutego jeden z najbardziej popularnych wówczas prowadzących audycję w australijskim radio, John Loss, Zdecydował się przeczytać w programie na żywo raport z Autopsji Anity, który jakimś sposobem wyciekł. Opisywał on wszystkie obrażenia na ciele kobiety, ja również potem przytoczę wam te obrażenia i wtedy też będziecie wiedzieli, dlaczego australijska opinia publiczna była w szoku, zareagowała niedowierzaniem, gniewem i ogromną złością. W 2016 roku w wywiadzie John, prowadzący tę audycję, powiedział, że przeczytał ten raport, bo czuł wewnętrzne poczucie obowiązku, że opinia publiczna powinna wiedzieć o zatrważającym poziomie okrucieństwa sprawców, o tym, przez co Anita musiała przejść oraz to, że takie morderstwa cały czas mają miejsce, a szczegóły na ich temat nie są ujawniane. Rząd Nowej Południowej Walii wyznaczył nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów australijskich za informacje, które doprowadziłyby do złapania zabójców Anity. Zdjęcia kobiety były w każdej gazecie, sprawa była bardzo medialna i szeroko dyskutowana. W tym momencie przedstawię pokrótce obrażenia, których doznała Anita, więc jeśli jesteś osobą wrażliwą i nie chcesz słuchać takiej treści, to przesuń proszę filmik do przodu. Stosownie do raportu koronera na ciele Anity znajdowały się rozległe siniaki. Na jej głowie, piersiach, twarzy, ramionach, kroczu, udach oraz nogach. Wskazywały one na to, że doszło w tym przypadku do dotkliwego pobicia. Anita miała też złamany nos oraz kości policzkowe. Została wielokrotnie wykorzystana seksualnie. Na jej biodrach, udach i nogach można było znaleźć rany szarpane, prawdopodobnie powstałe od drutu kolczastego. Możliwe, że dziewczyna była na niego wrzucona lub przez niego przeciągnięta. Na szyi dziewczyny znajdowały się nacięcia od noża. Przyczyną śmierci było poderżnięcie gardła, które spowodowało również uszkodzenie ucha, tchawicy oraz prawie doprowadziło do dekapitacji. Dziewczyna przed zadaniem ostatecznego ciosu żyła, o czym mogą świadczyć rany na palcach i dłoniach. Anita przypuszczalnie trzymała ostrze noża w dłoniach w geście obronnym, co doprowadziło do tego, że trzy palce prawie zostały jej odcięte. Policja, która wykluczyła Johna Kobi z kręgu podejrzanych, nie miała na tamten moment żadnych tropów. Zaczęli więc przeszukiwać rejestry osób z okolicy, którzy byli już wcześniej karani w związku z przemocą na tle seksualnym. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów. Dotarli jednak również do zgłoszeń, które odebrali 2 lutego wieczorem. Kilka osób twierdziło, że słyszało wtedy krzyki kobiety. I tutaj następuje rozbieżność w źródłach. Raz podnosi się, że to nastolatek ze swoją siostrą usłyszeli krzyki kobiety, i gdy razem wybiegli przed dom. Widzieli, jak kilku mężczyzn wciąga siłą kobietę do samochodu. Nastolatek nawet pobiegł z pomocą, lecz auto zdążyło odjechać. W innym materiale natomiast możemy znaleźć informację, że to nastolatek ze swoją matką słyszeli krzyki kobiety, i chłopiec sam wybiegł przed dom, zobaczył samochód z wyłączonymi światłami. I następnie auto przejechało obok niego, a cały czas jeden z pasażerów siedzących z tyłu utrzymywał z chłopakiem kontakt wzrokowy. Nawet gdy samochód już odjeżdżał, to pasażer nadal obserwował go w tylnej szybie. Wydaje mi się, że obie te wersje to dwa osobne zeznania. I obie sytuacje rzeczywiście miały miejsce, bowiem obaj mężczyźni wypowiadają się w dwóch odrębnych materiałach dokumentalnych. Lecz totalna rozbieżność następuje później, bo w jednej wersji pod dom podjeżdża brat nastolatka numer jeden tego, który ze swoją siostrą widział, jak kobieta zostaje siłą wciągnięta do samochodu, i to oni udają się w poszukiwania auta z porwaną kobietą. W drugiej natomiast to w te poszukiwania udaje się sąsiad, który podjeżdża pod dom ze swoją dziewczyną i ten drugi nastolatek, czyli ten, który utrzymywał kontakt wzrokowy z pasażerem auta, do nich dołącza i to oni udają się w poszukiwania. Jakby nie było, to jest mało istotny szczegół. Ważny jest fakt, że chłopiec zapamiętał markę podejrzanego samochodu. Był to HT Holden Kingswood i Anita była w tym momencie o krok od uratowania. Nastolatek wraz z osobami towarzyszącymi, że tak to ujmę, pojechał w dół ulicy i wszyscy dostrzegli na poboczu puste auto marki Holden. Użyli więc latarki, aby podświetlić teren przyległej zagrody. Nic jednak nie wydało im się podejrzane i nikogo tam nie dostrzegli. Założyli więc, że nie jest to auto, którego szukali. Napastnicy przyznali później, że byli schowani w wysokiej trawie w tej zagrodzie i po prostu przeczekali moment, gdy światło latarki oświetlało teren, na którym się znajdowali. Krzyki słyszał również właściciel tej zagrody, lecz przyznał, że wtedy pomyślał, że to kolejny raz, kiedy w okolicy jego posiadłości nastolatki po prostu dobrze się bawią, bo wtedy dość często się to zdarzało i przestał zwracać na to uwagę, bo krzyki zdarzały się nagminnie. Przyznał, że w życiu by nie pomyślał, że dzieje się tam coś tak złego. Na kolejnym etapie śledztwa policja odtworzyła wieczór zaginięcia Anity. Odtworzyła w nadziei, że pomoże to odkryć nieznane, ważne fakty dla sprawy, że może ktoś, kto regularnie podróżuje pociągiem o tej godzinie, coś sobie przypomni. Jedna z policjantek ubrana podobnie jak Anita tamtej nocy, jechała tym samym pociągiem o 21.12 do Blacktown. Jej koledzy w tym samym czasie prowadzili rozmowy z pasażerami, pokazywali zdjęcia Anity. Niestety również to nie posunęło sprawy ani o milimetr naprzód. Punktem zwrotnym dla śledztwa była natomiast informacja, którą policja otrzymała od jednego z informatorów. Mianowicie, że auto, które opisem odpowiadało temu, którego szukała policja, zostało skradzione przez ekipę Traversa, Murdocha i braci Marfi. Kierując się tą wskazówką, policja zapoznała się z ich kartotekami. Okazało się, że wszyscy mają historię agresywnych zachowań oraz długą listę innych przestępstw na swoim koncie. Dodatkowo Travers był uznawany za typa, który wszędzie nosi ze sobą nóż. Kim więc byli mordercy? Nazywani byli gangiem pięciu. I w skład tego gangu wchodzili. John Travers, czyli przywódca całej grupy. Wtedy miał 18 lat. John dorastał w biedzie w Blacktown. Jego dzieciństwo było pełne brutalności i agresji ze strony ojca. Podobno ojciec bił go aż do nieprzytomności. John był najstarszy z siódemki rodzeństwa. W wieku 14 lat podobno był już alkoholikiem. Słynął ze swojej brutalności i okrucieństwa, w tym okrucieństwa również w stosunku do zwierząt. Został wydalony ze szkoły, kradł samochody, nie miał stałego źródła dochodu. Utrzymywał się głównie z zasiłku dla bezrobotnych oraz właśnie z kradzieży. Travers miał na swoim koncie już m.in. brutalny atak na tle seksualnym na młodego chłopaka oraz akty zoofilii. Michael Murdoch również miał wtedy 18 lat, był bliskim kolegą Traversa. Wychowywał się w niepełnej rodzinie i idealizował Traversa, który był dla niego wzorem. Kopiował jego zachowanie, styl ubioru, kolczyki i tatuaże. Razem z Traversem kradli samochody i dokonywali drobnych włamań. Część swojego dzieciństwa spędził w poprawczakach, gdzie podobno doświadczył również molestowania seksualnego. I trzej braci Murphy. Michael, najstarszy, miał wtedy 33 lata. Za kradzieżę aut wylądował w poprawczaku. Potem działał już wspólnie ze swoimi braćmi. Razem kradli samochody, dokonywali włamań i okradali kobiety na ulicy. Michael był wielokrotnie karany za napady i włamania. A w lutym 1986 roku, czyli wtedy, kiedy cała sytuacja miała miejsce, był poszukiwany przez policję w związku ze swoją ucieczką z więzienia. Gary był najłagodniejszy z braci: miał zaburzenia mowy i związane z tym problemy ze słuchem. Miał ogromne powodzenie wśród kobiet. Dokonywał drobnych kradzieży, prowadził auto bez uprawnień i również wylądował w Poprawczaku. Potem jednak znalazł pracę. I nawet jego szef oceniał go jako dobrego pracownika. Znany był jednak ze swojej wybuchowości i bardzo gwałtownego charakteru. Najmłodszy Les miał wtedy 22 lata. Podobno już w wieku 10 lat dopuszczał się kradzieży. Trudnił się również najstarszym zawodem świata. Wielokrotnie był stawiany przed sądem dla nieletnich za kradzieże. Wszyscy z gangu pięciu pochodzili ze środowiska patologii społecznej. Mieli wskaźnik inteligencji poniżej przeciętnej. Wszyscy również byli wcześniej drobnymi przestępcami. Początkowo policja aresztowała Traversa i Muldoka pod zarzutem kradzieży samochodu marki Holden. Les Murphy również został aresztowany. Podczas przesłuchań policjanci wspomnieli o śledztwie w sprawie morderstwa Anity Kobe. Na co Travers zareagował stwierdzeniem, które do końca życia zapadło w pamięci jednego z policjantów. Powiedział, nie poderżnąłem tej cegardła. gardła. Michael i Les zostali wypuszczeni za kaucją, jednocześnie jednak zostali objęci obserwacją. Travers pozostał w areszcie. Poprosił śledczych, żeby skontaktowali się z jego znajomą, aby przyniosła mu rzeczy osobiste i papierosy. Policja skontaktowała się z tą osobą. Była to ciotka Johna, która bardzo dobrze go znała. Wyraziła ona obawę, że Johna nie da się już kontrolować, opowiedziała o jego agresywnych zachowaniach i na początku wpuszczono ją, aby porozmawiała spokojnie z Johnem. Powiedziała potem policjantom, że John się przyznał i wymienił wszystkich obecnych wtedy mężczyzn. Kobieta zgodziła się pomóc w śledztwie. Została ponownie wpuszczona do celi, tym razem z ukrytym mikrofonem i dzięki niej zarejestrowano przyznanie się do winy Trawersa. Później nadano jej pseudonim Miss X i została objęta programem ochrony świadków. Na późniejszych przesłuchaniach zeznawała stojąc kilka metrów od trawersa, który widać było, że zionie do niej już wtedy nienawiścią. Ostatecznie aresztowano wszystkich pięciu mężczyzn. Minęły 22 dni od momentu zdarzenia do złapania wszystkich sprawców. Policja tutaj była chwalona za szybką reakcję, oraz schwytanie wszystkich odpowiedzialnych osób w tak krótkim czasie. Gdy mężczyźni zostali aresztowani, pojawiły się demonstracje. Opinia publiczna była podbuzowana, wkurzona i żądała ich stracenia. W toku postępowania ustalono, że 2 lutego 1986 roku gang pięciu najpierw pił alkohol prawie cały dzień w hotelowym pubie. Wieczorem jednak mężczyźni nadal nie byli usatysfakcjonowani, postanowili więc podjechać po dodatkowe używki. Wsiedli w samochód, który ukradli kilka dni wcześniej i był to wspomniany H.T. Holden Kingswood, jednak żaden z mężczyzn nie miał pieniędzy, aby zatankować prawie pusty bak. Postanowili więc, że kogoś okradną. I tak drogi Anity i tych pięciu mężczyzn niestety się zetknęły. Zobaczyli oni Anitę idącą chodnikiem ze stacji. Dwóch z nich wyskoczyło z auta i wciągnęło kobietę do środka. Anita kopała i krzyczała, lecz mężczyźni byli silniejsi. Gdy kobieta była już w samochodzie, napastnicy ją rozebrali i zaczęli wykorzystywać seksualnie. Następnie podjechali na stację benzynową, aby kupić paliwo za pieniądze, które zabrali z portfela Anity. Stojąc przy dystrybutorze, jeden z nich cały czas trzymał nóż na jej gardle, aby kobieta nie krzyczała. Potem skierowali się w stronę zagrody. Napastnicy znali ten teren, wiedzieli, że jest słabo oświetlony i odosobniony. Tam wielokrotnie wykorzystali kobietę seksualnie oraz kontynuowali fizyczne znęcanie się nad nią. Wkrótce doszli do wniosku, że Anita może ich zidentyfikować, ponieważ widziała ich twarze i słyszała ich imiona. I w ten sposób zapadł na nią wyrok śmierci. Ubrania kobiety, które zostały w samochodzie, mężczyźni następnie spalili na tyłach domu Trawersa. Na pierwszym przesłuchaniu sądowym było obecnych wielu policjantów, bo obawiano się nagonki ze strony opinii publicznej. I rzeczywiście zebrał się spory tłum ludzi. Niektórzy trzymali w rękach plakaty, nawołujące do przywrócenia kary śmierci. Rodzice Anity byli obecni na każdej rozprawie, byli ostoją godności i klasy. To tam po raz pierwszy zobaczyli morderców swojej córki, ich bezczelne zachowanie, brak jakiejkolwiek skruchy, śmiechy pod nosem i żarty z ich strony. Matka Anity mówiła w wywiadzie, że nie umie sobie wyobrazić, jak jeden człowiek może drugiemu zrobić coś tak okropnego. Przed rozpoczęciem procesu to jedynie Trawers przyznał się do winy. Wiedział, że dowody przeciwko niemu są niepodważalne. Proces pozostałych członków gangu trwał pięćdziesiąt cztery dni. Ich obrona skupiała się głównie na przekonaniu ławy przysięgłych o ich minimalnym udziale w pobiciu i morderstwie. 10 czerwca 1987 roku wszystkich pięciu mężczyzn zostało skazanych na karę dożywocia bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie. Travers przebywa obecnie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. W 1996 próbował uciec podczas transportu z jednej placówki do drugiej, na szczęście jednak bezskutecznie. Travers często brał udział w krwawych walkach z innymi współwięźniami i groził pracownikom straży więziennej. Michael Murphy przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Początkowo siedział w tym samym więzieniu, co jego brat Gary. W 1992 został przeniesiony do innej placówki, w której dokształcał się oraz pracował. Michael jako więzień starał się trzymać z daleka od kłopotów. W 2018 znowu został przetransportowany do innej placówki ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Okazało się, że ma nieuleczalną formę raka. Zmarł w lutym 2019 w wieku 66 lat. Gary Murphy przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Na przestrzeni lat również przebywał w różnych placówkach. W 2019 został poważnie pobity przez kilku innych więźniów i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Udało mu się jednak powrócić do zdrowia. Les Murphy i Michael Murdoch nadal przebywają w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Rodzice Anity wraz z rodzicami innej ofiary, Ebony Simpson, stworzyli grupę wsparcia dla rodzin ofiar, których dotknęła brutalna zbrodnia. Ojciec Anity zmarł w 2008 roku w wieku 90 lat, cierpiał na chorobę Alzheimera. Jej matka zmarła na raka płuc w 2013 roku w wieku 88 lat. Mąż Anity, John, powtarza, że ta sytuacja cały czas go prześladuje. Cały czas wini się za śmierć Anity. W wywiadzie z błyskiem wokół mówi, że jeśli któryś z mężczyzn zostałby wypuszczony, to nie zawahałby się go zabić. There's also talk Makes me feel concerned for, I'm not concerned for my safety. I'm concerned for my family's future and the repercussions of what might happen if they are released. You're concerned what you might do? Yeah. I know what I'll do. Do what have been done 30 years ago. Po śmierci żony zmienił swoje nazwisko na Francis i opuścił Australię. Przeżył również załamanie nerwowe. Potem jednak wrócił z powrotem do Australii i założył rodzinę. Obecnie jest w separacji ze swoją drugą żoną. Ma dwóch synów. W 2016 roku wrócił do swojego poprzedniego nazwiska Kobi. Siostra Anity opowiada, że bardzo długo zajęło jej uporanie się z tragedią oraz z myślami, które ją nawiedzały. Że wtedy to było dla niej za dużo do udźwignięcia, ale jakoś udało jej się przez to przejść. Sprawa Anity była poruszana w kilku seriach dokumentalnych oraz podcastach. Australijski film The Boys z 1998 roku był inspirowany tymi prawdziwymi wydarzeniami. W lutym 2016 roku, w 30. rocznicę śmierci Anity, policja wypuściła taśmy z przyznaniem się trawersa i murdoka, które pozyskała Miss X. I wtedy też powstał kolejny film dokumentalny na ten temat. Jeden z parków na Sullivan Street w Blacktown został nazwany Anita Kobe Reserve Ku Pamięci Anity. Teraz zbliżamy się już do końca informacji na temat tej sprawy. Proces gangu 5 był nazwany procesem stulecia w Australii. Nie ukrywam, że ta sprawa wywarła na mnie spore wrażenie. Doszło tutaj do morderstwa niewinnej dziewczyny, która miała całe życie przed sobą. Ani ta w dniu swojej śmierci miała tylko 26 lat. Jeśli udało Wam się dotrwać do końca tej historii, do końca tego podcastu. To dajcie znać, czy lubicie takie dłuższe formaty, czy jednak te bardziej skondensowane. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie, komentarz lub łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do kliknięcia w guziczek na dole. Do usłyszenia niebawem. Pa!